Podaj przykład dwóch liczb, wymiernej x oraz niewymiernej y, które spełniają nierówność. Podpunkt A mamy 3 mniejsze od x, x mniejsze od y i y mniejsze od pierwiastka z 10. Y ma być niewymierny, x ma być liczbą wymierną. No najpierw zobaczmy, ile to był ten pierwiastek z 10. 10 pierwiastek to jest 3, 16 i tam po przecinku nieskończone, nieokresowe rozwinięcie. No i teraz jak sobie znaleźć liczbę niewymierną, większą od 3, mniejszą od pierwiastka z 10. My możemy zrobić tutaj na przykład pierwiastek z 10 odjąć jakiś tam ułamek, na przykład 1/100. Ile to będzie około? Czyli od pierwiastka z 10, czyli od tego wyrażenia, od tej wartości, odejmujemy 1/100, czyli zabieramy z 16, z 6 w tym miejscu robimy 5. Czyli to będzie 3,15 i tam dalej po przecinku. Czyli mamy tutaj 3,15 i tam 22 i tak dalej. No i teraz musimy znaleźć, to jest liczba niewymierna, to co tutaj przedstawiliśmy, bo ma nieskończone, nieokresowe rozwinięcie dziesiętne. No i teraz liczba wymierna mniejsza od 3,15 z kawałkiem i większa od 3. No to możemy dać po prostu 31/10. To jest liczba zapisana w postaci ułamka. 31/10 to jest po prostu 3,1. Widzimy, że 3,1 jest mniejsze od 3,15 i większe od 3. Mamy taki przykład. Lecimy dalej. Mamy 2pi. 2pi to jest około 6,28, bo 1pi to jest 3,14 i tam dalej coś po przecinku. No to jakaś liczba wymierna większa od 6,28 to będzie na przykład 6,3, czyli 63/10. No i jakaś liczba niewymierna większa od 63/10, możemy zrobić 2pi. To było 6,28, dodać powiedzmy 0,2 albo 0,3, czyli dodać 0,3, czyli 2pi, dodać 0,3. I to ma być mniejsze od 7. Lecimy dalej. Zobaczmy, mam tutaj minus pierwiastek 7, sprawdźmy sobie minus pierwiastek 7. To jest tam 2,60. No, 2,646 powiedzmy. Minus 2,646 mniejsze od x. X ma być wymierne, to ma być mniejsze od y, a to ma być mniejsze od pierwiastka z 6. Pierwiastek z 6 to mamy 2,449 minus 2. Ok, no i tak, i sobie poszukajmy tych liczb. No to zobaczmy, x możemy wytypować, że to jest minus pierwiastek z 7. No i przesuniemy się odrobinę w prawo, czyli dodamy na przykład 1/100, czyli dodać 0,01. Czyli otrzymujemy tutaj około, zobaczmy, jak od minus 2,646 dodamy do tego 1/100, to widzimy, na tym miejscu nam się będzie zmieniało. Czyli zobaczmy, jak dodamy sobie 1/100, będziemy mieli minus 2,636 i tam dalej po przecinku. Ponieważ jesteśmy na ujemnych, jak na ujemnych dodajemy, to tutaj właśnie maleje jakby ilość na minusie. Zobaczmy na kalkulatorze zresztą. 7 pierwiastek to jest tyle. My mamy minus ta wartość i dodajemy sobie do tego 0,01, czyli 1/100. Mamy wartość minus 2,635. Ja już to zaokrągliłem, czyli minus 2,636 to jest ta liczba, liczba tylko taką, i najpierw chcieli wymierną, to niech to będzie nasza liczba niewymierna. Ok, a x miał być wymierny, no to x zrobimy, jeżeli x ma być mniejszy od y. To najprościej będzie zrobić x w postaci minus 2, po prostu 64 damy. Czyli tą część nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego usuniemy, zostawiam minus 2,64. No i żeby zamienić to na postać liczby wymiernej, możemy zapisać, że to jest minus 264
setne, no to jest właśnie minus 2,64, bo ten przecinek się tutaj przesuwa. No i mamy przykład x, liczby wymiernej, minus 264 setne. No i mamy przykład liczby niewymiernej, to będzie minus 5/7 plus 1 dziesiąta, czyli to jest w zaokrągleniu, w przybliżeniu minus 2,636.